Negocjacje budżetowe, które się rozpoczynają, są historycznie najtrudniejsze, można rzec, z dotychczasowych. Są najtrudniejsze, ponieważ z jednej strony Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, a nawet już wyszła, i to oznacza, że będzie rocznie około 8-9 miliardów euro mniej. Kiedy to pomnożymy razy 7, to wiemy, że jest to duża luka w budżecie. Razy 7, bo perspektywa budżetowa to właśnie 7 lat. Jednocześnie one są bardzo trudne, ponieważ część krajów naciska na nowe cele. Chce ułożyć zupełnie inaczej, inną strukturę tego budżetu. Jednocześnie chcą też obniżyć wydatki na politykę rolną, na politykę spójności. I z naszej perspektywy nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu i także jego obniżenia. Chcemy zdecydowanie poprawić pozycję Polski w kilku obszarach i cieszymy się, że już dzisiaj widać po tych ostatnich propozycjach, które trafiły do mnie, że nasze rozmowy, nasze negocjacje z przewodniczącym Charlesem Michelem, z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen przyniosły rezultat. Te nowe propozycje, które otrzymaliśmy, są lepsze od tych, które wcześniej wpłynęły, i nasz upór, nasze wskazania w poszczególnych obszarach znalazły swoje pozytywne odzwierciedlenie. Warto zwrócić uwagę na kilka poszczególnych obszarów. Po pierwsze, we wspólnej polityce rolnej już mamy poprawę tej pozycji według nowych, najnowszych propozycji o 0,5 miliarda euro. W porównaniu do poprzedniego stanu jest to już krok w kierunku wyrównania dopłat dla polskich rolników względem średniej w Unii Europejskiej. To bardzo ważne. Polityka spójności, czyli budowa dróg, budowa mostów, chociaż warto tutaj w tym przypadku również przypomnieć, że większość środków w przypadku funduszu dróg samorządowych to nawet 100%, ale w przypadku budowy dróg i autostrad to także coraz większa część środków pochodzi z budżetu Polski. I nie wolno o tym zapominać. Jednak oczywiście ważne jest, żeby na budowę dróg również przeznaczane były środki z Unii Europejskiej, budowę i modernizację kolei, energetyki i inne wszystkie wydatki infrastrukturalne. Dlatego walczymy o to, żeby tutaj nastąpiła poprawa, i już jesteśmy również zadowoleni z tego, że jest krok we właściwym kierunku. Te ostatnie propozycje, które otrzymaliśmy z Komisji, od Rady Europejskiej, z gabinetu pana przewodniczącego Charlesa Michela. Wskazujemy również na to, że kilka nowych polityk, takich jak Horyzont Europa, czy polityka dotycząca migracji, dotycząca spraw obronnych, czy wydatki w obszarze innowacyjności, to są ważne polityki, ale one nie mogą odbywać się kosztem polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Proponujemy obniżyć również wydatki na administrację, czyli na biurokrację brukselską. I cieszymy się, że nasz postulat już spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony przewodniczącego Rady Europejskiej. O to postulowaliśmy. To jest dodatkowo sporo środków, ładnych parę miliardów w związku z obniżeniem obciążeń biurokratycznych. Polska zawsze się za tym opowiadała. Warto też uwzględnić fakt, że w wielu innych obszarach, których do tej pory nie było kopert narodowych, nie można było przypisać alokacji dla poszczególnych państw, pojawiają się mechanizmy, które będą mogły taką alokację przypisać. Nie bezpośrednio, jak na przykład Horyzont Europa, ale pośrednio poprzez przesunięcie pewnej puli środków dla państw Europy Środkowej, a tutaj jestem przekonany, że Polska da sobie radę w sięgnięciu po te środki. Będziemy postulowali rozszerzenie tego mechanizmu w wielu obszarach. Także Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, co do którego jeszcze niedawno pojawiały się głosy sceptyków, czy Polska będzie mogła sięgnąć po te środki. Jesteśmy dzisiaj usatysfakcjonowani, że
pojawiają się kolejne głosy, które potwierdzają możliwość sięgnięcia po te środki. Wiadomo, że Polska będzie musiała dokonać ogromnego wysiłku w zakresie transformacji energetycznej. To jest bardzo ważne, aby rzeczywiście wszelkie wydatki na poprawę efektywności energetycznej, na odnawialne źródła energii i szereg innych w tym obszarze mogły być zasilane, mogły być wsparte z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Te wszystkie obszary oczywiście będą podlegały dzisiaj bardzo twardym, dzisiaj, jutro, może też pojutrze, twardym negocjacjom i Polska będzie walczyła o nasz punkt widzenia, o to, żeby następowała faktyczna konwergencja, czyli zbieżność rozwoju gospodarczego krajów, które nie ze swojej winy były w obozie komunistycznym jeszcze 30 lat temu i dzisiaj wybijają się na suwerenność gospodarczą w rozumieniu wysokiego poziomu rozwoju. To jest nasz podstawowy cel. Ten budżet, który jest ważny, budżet unijny, który jest ważny, netto w zeszłej perspektywie to było około 27-28 miliardów złotych, ma być uzupełnieniem naszego modelu wzrostu gospodarczego. Modelu, który zmieniamy, który ma być modelem sprawiedliwym, zrównoważonym terytorialnie, ale jednocześnie ambitnym. Takim, który kładzie nacisk na nowoczesność, na innowacyjność, na polską naukę, na polski biznes, na ekspansję polskiego biznesu i odzwierciedlenie tego wszystkiego widzimy w danych, które spływają do nas w ostatnich dniach. To jest w bilansie płatniczym nadwyżka na rachunku bieżącym, najwyższa w historii ostatnich 20 paru lat, przynajmniej od kiedy ona jest mierzona w taki sposób. To ogromny sukces polskich przedsiębiorców, polskich pracodawców. Postaramy się poprzez te negocjacje, które dzisiaj się rozpoczynają, dołożyć potężny impuls do rozwoju gospodarczego w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Jak pomóc tak zwanym oszczędnym, którzy ponownie dzisiaj się zebrali, ponownie apelują o tym, żeby był jak najmniejszy? Jakie są te argumenty, które Polska przedstawia? Polska przedstawia szereg argumentów z różnych arsenałów. Po pierwsze sprawiedliwość, po drugie na przykład wśród tych oszczędnych na przykład mamy Holandię, Danię, Belgię, Luksemburg. Tak się składa, że ostatnio pan komisarz Janusz Wojciechowski przedstawił poziom emisji z hektara, emisji CO2 z hektara ziemi rolnej, upraw i hodowli. I okazuje się, że ci płatnicy, tak zwani płatnicy netto, mają ogromną lekcję do odrobienia w obszarze emisji CO2 w rolnictwie, zarówno jeśli chodzi o hodowlę trzody chlewnej czy bydła, ale także pestycydy, także wiele innych środków stosowanych. Tutaj Polska jest w bardzo dobrym położeniu, ponieważ mamy rzeczywiście produkcję rolną, a nie przemysł rolny, można powiedzieć. A więc każdy kraj ma swoje różne interesy i my poprzez wypracowanie odpowiedniego kompromisu chcemy pokazać spójność, chcemy pokazać naszą zdolność do wynegocjowania kompromisu, ale jednocześnie pokazujemy na to, że różny poziom rozwoju w różnych państwach powinien skłaniać tamte państwa również do kompromisowej postawy. Warto wspomnieć w tym kontekście o rabatach. My optujemy za tym, żeby tych rabatów nie było. Jednocześnie też pokazujemy, jak ważne są środki własne. I tu podkreślamy naszą bardzo otwartą postawę. Nowa kadencja nowych instytucji wymaga nowego podejścia, nowych idei, a one z kolei wymagają nowych źródeł finansowania. I Polska pokazuje bardzo konstruktywną pozycję, konstruktywne podejście w tym zakresie. Wskazujemy na to, że warto, aby się pojawił podatek cyfrowy jako źródło dochodów własnych, podatek od jednolitego rynku europejskiego, czy na przykład podatek od śladu węglowego. Ale także inne podatki dopuszczamy, ale na poziomie europejskim. To zwiększy możliwości finansowania zarówno tych celów, które są w interesie państw bogatszych, jak i tych, które są na dorobku. Dziękuję bardzo. A to powiązanie praworządności z budżetem unijnym, rozumiem, że dalej się nie zgadzamy na to, bo to wbrew traktatom i tak dalej. Wystarczy poczytać tytuły gazet z ostatnich dni, gazet, które chyba
reprezentują trochę inny punkt widzenia, może częściej opozycji niż rządu, żeby popatrzeć, że sprawy idą we właściwym, albo można powiedzieć właściwszym kierunku. Dziękuję.